Hej, witam was serdecznie z tej strony. Chyba już żeśmy to widzieli. Trochę przerwałeś mi mój wstęp! A ja chciałam powiedzieć, że z tej strony Kinezyna, bo w sumie kto inny miałby to być? I wracamy do Prince of Persia, zapomniane piaski. O Jezu, święte i wszystko, co... Znowu nie pamiętam, jak się gra. Jezu, ta gra to jest chyba jedna z najbardziej rozwleczonych gier na moim kanale. Ale naprawdę, naprawdę, naprawdę nie miałam jak nagrywać ostatnim czasem nic kompletnie. Jest to niestety spowodowane tym, że ja mam warunki mieszkaniowe, jakie mam i po prostu w moim domu jest dość dużo osób. I czasem jest dość ciężko, że tak powiem, wynaleźć jakiś czas, żeby nagrywać. Bo oni mają taką dziwną manię, kiedy ja już coś nagrywam, jeżeli oni są w domu, to zaraz ktoś mnie do czegoś potrzebuje, zaraz ktoś mi coś tam przychodzi gadać, a w takich warunkach nagrywanie jest raczej mało przyjemne, tak, i mało skuteczne, ja bym powiedziała. W którą stronę to musisz być obrócony? Chyba w tamtą. Co? Co teraz? No widzicie? On się w ogóle zgadza ze mną w 100%. Co teraz? Weź mi to pchnij do przodu może. Czy się wreszcie nauczę? W którą stronę to w którą stronę jest u ciebie? To ja nie mogę tego już pociągnąć? Nie. Teraz to już nie jest moja wina. Co teraz, co teraz? A żebym ja wiedziała, co teraz, słuchaj. A mam nadzieję, że się zaraz przekonam. Bo inaczej będzie krucho. Czy mógłbyś się zsunąć stąd? No dobra, ale posąg jest w tę stronę. To co coś da. He, tu jest woda, więc może, tak tylko może, kiedy zatrzymam wodę, to on, te drzwi się też zatrzymają. Jest to bardzo prawdopodobne, bo już były takie sztuczki wcześniej, więc muszę spróbować stanowczo. Dość dobrze mi się dzisiaj da, że póki co, ale... A, to już dlatego, że jestem dużo bardziej dopada przyzwyczajona. Już mój konsolowy trening się całkiem długo odbywa. Dobra, lecimy, chyba zdążymy, mamy mało wody. O, jest! Fajna czacha. Wow, jaki epicki mieczor. If any part of Malik is still alive, I hope he will forgive me for this. Spoko. Mamy teraz taki wyczepisty mieczor. Wygląda fajnie. Choć walczy się nie właściwie dokładnie tak samo jak wcześniej. Co to było w ogóle za stworzenie? W ogóle tu na ścianach, wszędzie są w ogóle jakieś dziwne znaczki. Mylą mi się jeszcze guziki, ale to jeszcze chwilę. No nie, pułapki. Łooo, Geronimo! Ups. Na pewno nie miało być tak, ale nie wyszło jeszcze tak źle. No dobra, no. Powiedzmy, że to miało być dokładnie tak. Nie bardzo wiem, gdzie mam iść tam, ale to tutaj mogę się zatrzymać spokojnie. Spoko, wiem. Skoczymy i... O, dobra.
Znowu skoczymy i o. Jeszcze nie bawiliśmy się z tą sztuczką tak długo, więc oni muszą nam trochę ją wykorzystać. A czy ja nigdy tych kolców nie mogę normalnie przejść? Czy to jedna z najprostszych z tych wszystkich pułapek? A ja jednak jakoś zawsze mam problem. O! Znowu... ona. Razja? Ona była razja? Nie wiem, nie pamiętam, przepraszam! Mam nadzieję, że przy kolejnych let's playach już nie będzie takich problemów. I do not think we should delay much longer. I'm ready, but my own sword barely caught that Ratashi's attention. How will this one stop him or the army? This sword was built for this purpose. To destroy what one djinn has created requires the magic of another. I don't understand. Give me the sword. I will show you. Kotratajen Azaletobar. Razia. A jednak Razia. I am all right. What did you do? I told you I had a part in this. With my power, you will be able to attack Ratash. What will happen to you when he is gone? I do not know. We will see when you defeat him. Now we must go. This is for nothing if you cannot destroy the army. Aha, czyli teraz Razia mamy ze sobą. Fajnie. Ciekawe, czy będzie ględzić w czasie naszej eksploracji, czy będzie cicho. Fajnie by była, jak ględziła. Ale ona raczej nie jest z tych typów takich zabawnych. Taka zbyt poważna jest. Now I suppose we must find Malik. I do not think that will be difficult. Even now I can feel the strength of the army. Then we'd better hurry. Dobra, czyli gada, ale pewnie nie będzie gadać zbyt wiele. Zważając na jej... Oh, też sobie wymyśliłam. Dobra, Oh, no to jest... Kurczę, nie wychodzi mi coś. Czy to będziemy walczyć, co? Bo tu jest taka arenka. Ha! Widzicie? To było tak oczywiste, że aż oczywistość, nie? Strasznie lubię ten ruch, co się podskakuje. Jezu, czy wszyscy muszą mieć tarcze? No, czy ja mogłabym wyskoczyć stąd? Halo? Byłoby mi miło. Dobra, chyba sobie jednak użyję trochę tego. Czym się walczyło? Myślę, że to podstawowy problem. Zapomniałam, czym się walczy. O Jezu, Jezu, Jezu. Chyba przegram. Wiecie? No bo wkurza mnie to, że ja chcę przeskoczyć nad nimi, nad tymi starczami, a... A to mi się łapie, jakby, że ja wskakuję na nich, a jak ja na nich wskakuję... Dobra. Miecz gadający podczas walki. No co ty, to nie jest zbyt przeszkadzające. Wzmocnienie ataku. Zwiększa zadbanie z powietrza. Co by tu jeszcze? Już mi się kończą pomysły. Zwiększa obrażenie zadawane mocnymi atakami. Idealnie. Pewnie już mi niewiele tych ulepszeń zostało, bo zbliżamy się do końca. Przynajmniej z tego opisu wszystkiego wychodzi na to, że zbliżamy się do końca. I znowu walka. Może znowu od razu użyję tego. Bo coś mi się wydaje, że bez tego lodowego podmuchu może być raczej ciężko. W ogóle ja chyba nie muszę im teraz tych tarcz wychodzi na to odkopywać jakby. Bo jakimś cudem po prostu ich atakuję i się nie odbijam. Nie wiem, czy to jest moc Razji, czy to mi się coś po prostu wydaje. Kurczę. Nie, no zobaczcie, spokojnie ich tnę, nawet jak ten. To ten mieczor jest fajny. O, nie, 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 stary, poczekaj sekundę!
Ja już do ciebie lecę! Yeah! No dobra, też już ty ich tarczami przejmować za bardzo. Nie muszę, tylko dalej skakać nie mogę. Teraz sobie natrzaskam punktów doświadczenia trochę. Dobra, to są te całe... Ta wszystka... Chyba coś mi nie wyszło. Cofnij czas! Gdzie się cofało czas? Kurczę, nie pamiętam. Wow! Tak, to robię bardzo często. To już się nie macie co przejmować. Walczy się kwadratem. Muszę zapamiętać, bo mam wiecznie ochotę walczyć X-em. No to mi się wydaje bardziej logiczne. Ja wiem, bo to jest odpada od Xboxa, więc to trochę inaczej. Ale mimo wszystko... To mi przypomina, jak czasem gram sobie na Nintendo na DS-ie, a potem na konsoli i mi się kręci, czym się wybiera, czym się cofa i w ogóle... Kurczę, w karty. Zupełnie innym guzikiem. Dobra. No tak. No nie tak! To jak? Cofnij czas! Cicho, cofnęłam chyba. To jest cofanie czasu? A, dobra, już wiem, dobra. Jesteście strasznie przekombinowani. Ale mi tu teraz rzucają na twarz po prostu co chwilę wszystkich. Ja nie wiem, co to za moda. Czy to już wszyscy? Nawet szybko poszło. Teraz z tym wieczorem to wiecie, nie ma żadnych prawie problemów. O, tutaj są waziki, a przydadzą się kuleczki energii. Prawdopodobnie muszę iść tam. Bo w sumie nie było za bardzo gdzie... Za bardzo skaczesz coś mi. Dobra, spoko, tak. Skok, tak. Skok i... Fuh. Jakimś cudem przeżyłam. Co teraz? Muszę chyba po ścianie... Co dalej? Ten ptakor to trochę daleko. Myślicie, że aż do niego? Kurczę. A jednak. Tam? Czy ja tam doskoczę? Doskoczę. Jak doskoczę, to dobrze. Kuleczki energii, życie mam całe, jakbyście nie zauważyli. Czy tylko mi się nie podoba ta arena na dole? Znaczy, podejrzewam, że nie tylko mi, ale wiedziałam od razu. Czekajcie, to jest jeden z tych kolesi, że trzeba go unikać tym całym... Tylko ja bym wolała pozabijać najpierw tych, co przywołują. Bo jednak mimo wszystko... to będzie... wrzut na tym, jak oni mi będą tutaj atakować. Tu pod nogami jego. Dobrze, że można się pod jego nogami. Dobra, chyba zaraz zginie, co? Jo. Nawet nie zauważyłam, kiedy go zabiłam w sumie. Bo się skupiłam na czymś innym. This is the King's Tower. It will lead you back to the palace. I don't suppose you have something as simple as a staircase. Oh, of course. But you didn't seem to like the last staircase I sent you to. Very funny. Tak, teraz mamy właśnie jakieś takie rozmówki. Mocne kopcięcie. Na dłużej mocniejszym kopięciem. Nie, dziękuję, to mi się nie przyda. Aż tak nie bardzo mam co do wyboru, bo ja z tego innych rzeczy nie korzystam. Innych mocy. Ciekawe, ile czasu minęło od kiedy zaczęłam nagrywać.
Wiecie co? Mimo, że chyba nie minęło zbyt wiele czasu, więc to odcinek będzie bardzo króciutki, jak na powrót, ale z drugiej strony podoba mi się to miejsce do zacięcia następnego odcinka, zresztą widzę właśnie, że mój komputer zaczyna odmawiać nagrywania, więc to jest idealne miejsce, żeby skończyć. Taka rozgrzewka przed wielkim powrotem księcia Persji. Mam nadzieję, że już niedługo dojdziemy do końca i wreszcie uda mi się ukończyć ten let's play. Ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że powrót nie był bolesny i ciężki do oglądania. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!